Witamy Państwa bardzo serdecznie. Czwartkowe popołudnie. Niespełna tydzień pozostał nam do walentynek, więc może dzisiaj z naszym gościem pani Joanna Damagała. Dzień dobry, witam serdecznie. Szefową opolskich kin Helios w Opolu. Tak walentynkowo troszkę pani Joanno porozmawiamy, bo jak popatrzyłem w repertuar, to miałem wrażenie, od razu przyszło mi na myśl, że skoro mamy tytuł Miłość jak miód, to można było powiedzieć, że na walentynki prawie, że no, idealnie wkomponowane w repertuar. Tak, ale to chyba się dzieje już od dobrych 10 lat, że te takie punkty bardzo ważne w kalendarzu ogólnoludzkim, powiedzmy sobie Mikołajki, Dzień Dziecka czy Walentynki, zawsze są związane z konkretnymi filmami i tak jest też w tym roku, bo Miłość jak miód, polska propozycja, polska komedia romantyczna, obyczajowa od A do Z, to jest idealna propozycja dla tych, którzy w sposób romantyczny chcą walentynki spełnić. Proszę pani, tak zacząłem się zastanawiać, czy też postać z filmu grana przez Michała Czerneckiego, tak jak i on sam, nie stanie się amantem drugiej dekady XXI wieku, bo mam wrażenie, że Czernecki teraz to jest taki Eugeniusz Bodo, jakbyśmy się 100 lat cofnęli do lat 20., 30. właśnie XX wieku, to on w tej chwili zaczyna mi takiego właśnie tworzyć amanta a la Bodo. Tak, i chyba jest tu też takie podobieństwo, bo to nie jest taki typowy przykład takiego zewnętrznej urody od A do Z, tylko jest taka trochę nonszalancja, w nim takie przymrużenie oka i odnajduje się w tych rolach. Chociaż ja na ten film Miłość jak miód patrzę raczej z perspektywy kobiecej, bo tam bardzo ważne są dwie główne bohaterki w tych rolach, Agnieszka Suchora i Edyta Olszówka. I wokół ich życia tak naprawdę, zupełnie skrajnego, na zupełnie dwóch różnych biegunach Polski, bo jedna nad morzem, druga w górach, będzie toczyła się cała akcja filmu. I oczywiście panowie są bardzo ważnym elementem tego filmu i bardzo ważnym elementem ich życia, ale to jednak na nich będzie się skupiała. Kobieta, tak. I taki bardziej oczekuję, że to bardziej taki będzie kobiecy film i przez to widzę, że to jest świetna propozycja na walentynki. Tak, chciałoby się zacytować piosenkę Wałów Jagiellońskich, Córko rybaka, Mazura, bo tam się miłość rozgrywała między Tatrami a Bałtykiem i tutaj właściwie w tym filmie też tak jest, prawda? Też tak jest, dokładnie. To propozycja iście walentynkowa, rzeczywiście, natomiast co nas jeszcze czeka? Może tak około walentynkowo również, bo pomyślałem sobie o filmie, bo skoro pani już narzuciła ten akcent żeński, pomyślałem sobie o filmie Priscilla, chociaż to też zupełnie inne kino, inny charakter oczywiście obrazu. No tak, no duże oczekiwania co do tego filmu, bo przecież ostatnio Elvis furorę robił na ekranach, więc tym razem zupełnie z drugiej strony i babskie spojrzenie na sytuację, bo Priscilla to spojrzenie oczami młodej Priscilli w tej roli Kelly Hispanej i wszyscy chwalą ją bardzo tą rolę. Ja na ten film jeszcze też patrzę bardziej w kategorii kina kobiecego, bo reżyserka Sophie Coppola, ona gwarantuje, że będzie starała się spojrzeć w tym filmie na całą sytuację małżeństwa między Elvisem a Priscillą z perspektywy kobiety. Ten film opiera się na książce, na biografii Priscilli Presley. No i sama jestem ciekawa, bo czytałam. Tak, bo nie wszyscy przecież pamiętają, że on ją poznaje. Mówimy oczywiście o tym, co się działo w rzeczywistości. Jako nastolatkę. 14 lat, prawda, ona, on 24. I teraz następuje no, coś, co doprowadza ostatecznie już dorosłości do związku. I takiego w sumie nieszczęśliwego. Jeżeli ktoś zna tą biografię, to wie, że tam szczęścia za dużo nie było. Sama tylko się zastanawiam, czy sama postać Priscilli jest na tyle wybitną postacią, że cały ten film uciągnie. Nie wiem, mam duże oczekiwania w stosunku do reżyserki. Wierzę, że ona potrafi robić kino kobiece. Wiem, że aktorsko na pewno film będzie świetny, ale czy ta tak wciągnie jak Elvis? Nie wiem, ale jest to na pewno jakaś alternatywa dla osób, które walentynki chcą troszeczkę w inny sposób spędzić i coś poszukać, prawda? W kinie więcej niż tylko romantyzm. No dokładnie, bo tutaj mówimy jednak o kinie rozrywkowym i kinie bardziej ambitnym. Tak, obydwa filmy wpisujące się chyba idealnie, prawda, tego 14 lutego. Tak, i super, bo właśnie jest alternatywa. To jest chyba dla mnie najfajniejsze w tym kinie, w tych kinach, które mamy teraz w Opolu, że mamy tyle tych sal, że możemy zaproponować nie tylko coś takiego bardzo ramowego, takiego spisanego w całą walentynki, ale też szeroko, żeby sobie wybrać coś innego i Priscilla się w to jak najbardziej wpisuje. Czyli walentynkowo już Państwo mniej więcej wiedzą, jak to będzie wyglądało. Nie będą Państwo mieli alternatywy, tak jak mówiła pani Joanna, w odpowiedzi na pytanie, a my pytanie dla Państwa mamy tradycyjnie, bo tam trzeba będzie podać odpowiedź precyzyjnie. Jak będzie brzmiało zatem to pytanie konkursowe? Tak. Pytanie związane jest z aktorką, z Edytą Olszówką, która jest jedną z głównych bohaterek filmu Miłość jak miód. A pytam o jej wcześniejszy film, bo jest też takie bardzo babskie kino, w
którym Edycie Olszówce partnerują m.in. Magdalena Różdżka, Anna Dereszowska i Izabela Kuna, jest tylko jeden taki tytuł, proszę Państwa, i trzeba go podać. O jaki film pytam? No to proszę bardzo, wiadomo, że chodzi o polską produkcję, jaki jest jej tytuł. Piszą Państwo pod adres czasnaseans@czasnaopole.pl. Dwie pierwsze prawidłowe odpowiedzi tradycyjnie honorujemy upominkami od sieci kin Helios. No dobrze, to mówiliśmy o walentynkach, to powiedzmy jeszcze o tym, co ciekawego w tych najbliższych dniach. Ferie już my zapomnieliśmy, tak. Teraz dzieci i młodzież z innych regionów kończą ten wypoczynek feryjny, nasze chodzą do szkół, ale dawno nie rozmawialiśmy właśnie o repertuarze dla dzieci i młodzieży. A mam wrażenie, że Emma i Czarny Jaguar to jest coś, co gdzieś będzie nam, no nie wiem, czy może za daleko nie idę, ale wpisywało nas w ten klimat Księgi Dżungli. Będzie, a chyba przede wszystkim dlatego, że w tle będziemy mieć, proszę Państwa, dżunglę amazońską i naprawdę mnóstwo zdjęć do tego filmu zostało kręcone w naturalnym środowisku. Oczywiście mamy przyjaźń między dziewczynką a dzikim jaguarem. Mamy ciąg takich filmów, było Lwiątko, Tygrysiątka, były tam wilki, więc mamy taką tendencję, żeby takie filmy pokazywać. Ale oprócz oczywiście świetnych zdjęć i nakręcenia tej relacji ze zwierzakiem, co nie jest łatwe, bardzo ważne jest dla mnie to, gdzie się dzieje. I w przypadku Emmy Jaguara to, że zobaczymy tą puszczę jeszcze, powiedzmy sobie, w tym naprawdę wydaniu, który jest w tej chwili jeszcze widoczny, a przecież dewastacja następuje i ten film też o tym będzie, żeby o przyrodę dbać, szczególnie o tą niezwykłą, która w Amazonii jest, więc bardzo fajne kino familijne dla całej rodziny, film z dubbingiem i zwracam uwagę na to, że naprawdę możemy na tym ekranie dotknąć tego, co bardzo daleko od nas jest. Proszę Pani, to zakończmy może jakimś też miłym, wesołym akcentem, bo zaczęliśmy od kina polskiego. No ja nie ukrywam, że czy przeglądając filmową prasę, czytając filmowe informacje, czuję się już i rozmawiając z kolegami, z koleżankami ze swojego pokolenia, czuję się już to, że jest też takie chyba napięcie na to, jak odbierzemy film, chciałoby się powiedzieć, ojca Mateusza na filmowym planie. Tak jest, mówimy oczywiście o samych swoich i o filmie Początek w reżyserii Artura Żmijewskiego. Już pominaliśmy o tym filmie, bo szykujemy się na niego, dlatego że to nasze pokolenie bardzo dobrze pamięta te części pierwsze, do których się odwoływał film. No i ja mam też duże wymagania co do tego filmu, nie ukrywam, bo i wierzę w to oko reżyserskie świetnego aktora Artura Żmijewskiego. Wierzę i podoba mi się pomysł na ten film, że nasi główni bohaterowie to są osoby nieopatrzone, które są świetnymi aktorami, bo mówimy o Adamie Bobiku i o Karolu Dziubie, więc to nie są postaci, które nam się będą z czymś kojarzyły. O, mam nadzieję, że zaczną się nam od tego filmu kojarzyć właśnie z Krużewnikami, z historią samych swoich i że ten film będzie trzymał poziom, bo mam bardzo duże wymagania. I liczę na to, więc myślę, że ten film nie będzie miał letnich opinii, że będziemy ten film kochać tak, jak kochaliśmy te pierwsze części, albo będziemy go nienawidzić, bo w ogóle nie wpisze się w nasze oczekiwania co do tego tytułu. No, natomiast jeśli chodzi właśnie o takie kino popularne, to jest chyba największe od miesięcy takie oczekiwanie na, tak. Prawda? Na to, że film się pojawił na ekranie. Film pojawia się w regularnej emisji za tydzień, ale w tych okolicach walentynek będą pokazy przedpremierowe, więc jeżeli ktoś jednak chciałby taką alternatywę na walentynki, proszę Państwa, wybrać, to proszę sprawdzić i zajrzeć w repertuar, bo naprawdę jest w czym wybierać. No i myślę, że szykują nam się zatem kolejne ciekawe filmowe walentynki. Dyrektor polskich Heliosu, pani Anna Domagała. Dziękuję bardzo, dziękuję. Pani dyrektor. Dziękuję. Dziękuję bardzo. A my oczywiście zapraszamy Państwa już na kolejne, ale po walentynkowe filmowe spotkanie.